Teraz tak. Mamy założony cały układ wtryskowy kata, mamy cały nowy, począwszy od pompy wysokiego ciśnienia oraz wszystkie 6 wtryskiwaczy nowych. Po każdym takim montażu, tutaj nie było stało się coś takiego, że olej silnikowy zniszczył wtryskiwacze katowskie w tym silniku Perkinsa. Teraz chcę Wam jeszcze pokazać weryfikację systemu paliwowego po naprawie, o tak powiem, nie? Teraz zresztą to sam sobie będzie to robił wszystko. Komputer testuje i zwiększa sam ciśnienia. Jak widzicie. Nic nie dotykam. On sobie robi to samo, sam robi ten test i zobaczymy. Dobra, weryfikacja pozostałych, była weryfikacja pompy, zaworu wysokiego ciśnienia i teraz weryfikacja wtryskiwaczy, nie? Ciągnik był jeżdżony do tego stopnia, że był odpalany dosłownie z plaka, inaczej nie chciał chodzić, nie? Także dosyć wredny układ i cholernie drogi. Nie radzę regenerować tych układów, bo później będziecie wymieniać bez końca i wraz gówno z tego. Tutaj jeszcze poszła mikrofiltracja układu Common Rail razem z zbiornikami, no po prostu te całe, wszystkie stare paliwo było trzeba wypieprzyć, bo było czarne dosłownie i po tym całym zabiegu zobaczymy, czy jakieś ma zalogowane. 5800 godzin i układ wtryskowy nie żył. Przez to, że do paliwa dostawał się olej silnikowy, nie? Także tak to wygląda. Tyle z weryfikacji Maseja.